przebieg dziewczyny jest wprost proporcjonalny do jej stanu psychicznego. Witam. Ogólnie dzisiaj znowu poruszę kwestię liczby partnerów u kobiety. Tego tak nie będzie widać u facetów, bo my jesteśmy na tej płaszczyźnie inaczej, jakby to powiedzieć, zaprogramowani. No, jak już mówię, my nie mamy jakiejś tam błony dziewiczej. U facetów tak naprawdę, no, ten przebieg, no, nie ma znaczenia. Rzekłbym nawet więcej, że u faceta tak naprawdę im gdzieś tam jest tych kobiet było więcej, no, tym jakby to powiedzieć, jego atrakcyjność wzrasta. U kobiet jest zupełnie odwrotnie. No, kobieta została zaprogramowana głównie do tego, by po prostu w życiu mieć jednego partnera, rozumiecie? No, po to jest ta błona dziewicza i tak dalej, i to wszystko zostało z góry ustalone. I teraz zobaczcie, wiele osób gdzieś tam twierdzi, że przebieg nie ma znaczenia i tak dalej, że niech sobie ma ile chce, że to i tak się nie liczy i tak dalej, ale ten, kto poznaje dziewczyny i tak dalej, może zobaczyć po prostu, że kobieta, im większy ma przebieg, im więcej gdzieś tam dopuściła do siebie partnerów seksualnych i tak dalej, tym jej psychika jest w coraz gorszym stanie. I zobaczycie, że kobiety, które przykładowo nie miały nigdy gdzieś tam mężczyzn, przykładowo dziewczyna jest dziewicą, no to zobaczycie, że będzie taka dobra, nazwijmy to miłosierna, najprawdopodobniej będzie pobożna, będzie gdzieś tam bardzo gdzieś tam praktykująca ze swoją wiarą, będzie po prostu taka, no, pomocna i po prostu będzie przede wszystkim siebie szanowała, rozumiesz? Jeśli dziewczyna siebie szanuje, to szanuje też innych, ma po prostu ogromną gdzieś tam wartość. Zobaczcie, w oczach gdzieś tam innych facetów i tak dalej, no, macie przepiękną dziewczynę i ona jest po prostu nieskazitelna, jest czysta, jest nietknięta przez żadnego faceta i tak dalej. Zobaczcie, jakie ona po prostu, jakby to powiedzieć, ma pozytywne gdzieś tam wibracje, każdy się po prostu na nią ślini, każdy chce być tym pierwszym, masa adoratorów i tak dalej. I to się przejawia gdzieś tam w tym, że ona też, jakby to powiedzieć, no, nie schodzi na złą drogę, po prostu rozwija się, no nie? Znaczy, że to wszystko, zobaczycie, że to jest wszystko połączone. Rozumiecie? To wszystko gdzieś tam jest połączone. I naprawdę dziewczyny z małymi przebiegami najprawdopodobniej będą ułożone, rozumiesz? Ułożone, inteligentne, mądre i to wszystko naprawdę się łączy. I teraz zobacz. Dziewczyny, które siebie nie szanują, to tak naprawdę dziewczyny, których nikt nie szanuje, bo jeśli dziewczyna sama siebie nie szanuje, to nikt jej nie będzie szanował. I teraz zobaczcie, dziewczyny zazwyczaj, które mają coraz większe przebiegi, tak to nazwijmy, idą, schodzą na złą drogę. Rozumiesz? Schodzą na złą drogę. Zobacz, że przebieg i większy przebieg jest wprost proporcjonalny do zmiany zachowania dziewczyny fizycznego, psychicznego. I teraz zobacz, dziewczyny zazwyczaj, które coraz więcej przykładowo sypiają z facetami, pogarsza im się stan psychiczny. Coraz więcej używek, coraz więcej alkoholu, rozumiesz? Alkohol nie jest czymś dobrym. Alkohol to jest trucizna. Czyli zobacz, jej stan, im więcej ma gości, tym zaraz będzie alkoholizm, może jakieś dragi, fajki, wiesz o co chodzi? Czyli zobacz, z tej takiej super dziewczyny, zobacz, im więcej gdzieś tam wchodzi, jej stan się pogarsza. Jej stan się pogarsza. Teraz zobacz, lecimy dalej. Zazwyczaj dziewczyny, które mają dużo partnerów seksualnych, zobacz, 10, więcej, nawet niech to będzie 5, zobacz, że ich psychika zaczyna wariować. Rozumiesz? Te dziewczyny zaczynają być takie odklejone. Zaczynają po prostu też odsuwać się, nazwijmy to, od prawdy, od Boga, od miłości, rozumiesz? Zaczynają wierzyć w jakieś dziwne rzeczy, zaczynają wchodzić w jakieś sekty, wiesz o co chodzi? Muzyka, dzisiaj dużo, jakby to powiedzieć, muzyki jest sektą, rozumiesz? Zaczynają wchodzić, zaczynają po prostu staczać się,
Dziewczyna zaczyna po prostu brać coraz, jakby to powiedzieć, gorsze dragi i tak dalej. Zaczyna poznawać towarzystwo, gdzie przykładowo seks nic nie znaczy, gdzie przykładowo dziewczyna rozkłada nogi na imprezie i przychodzi jeden, jakieś trójkąty, sześciokąty, wszyscy ją posuwają, ona ho, 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 to jest fajne, w ogóle nigdy, zawsze chciałam to zrobić i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? Zaczyna coraz bardziej wpadać w to bagno, w to szambo, rozumiecie? Zaczyna po prostu coraz więcej kłamać, zaczyna po prostu dziwnie się zachowywać, zaczyna coraz więcej dziwnie, jakby to powiedzieć, wchodzić w jakieś dziwne, no mówię, jakieś okultyzmy, jakieś zaczyna wierzyć w jakieś, mówię, tu jakieś schizofrenie, wiecie o co chodzi. I widzicie, i wiele dziewczyn, naprawdę, które kiedyś były, nazwijmy to, czystych, zeszło na złą drogę. I po prostu wraki, wraki kobiet. Rozumiecie? Więc jeśli ty bierzesz dziewczynę z dużym przebiegiem, to najczęściej zobaczysz, że ona może nie kontrolować swoich słów. Może po prostu mówić jakieś głupoty. Siedzisz i nagle, wiesz co, mój były był lepszy od ciebie, no nie? I teraz o co chodzi? Albo uprawiacie seks i tak dalej, ona zaczyna ci mówić, że w ogóle słaby jesteś, nie jesteś najlepszym facetem, który mnie posuwał i tak dalej. Myślisz sobie, what the fuck, o co chodzi? I po prostu masz takie odklejki. Zobaczysz, że dziewczyny z dużymi przebiegami zazwyczaj no są takie prymitywne, rozumiesz? Że najczęściej to wszystko by załatwiła tym seksem. Gościu ma hajs, podoba jej się, dobra, rozkładam nogi, pokazuje też, że jestem niedostępna i tak dalej. Zobacz, kobiecie z dużym przebiegiem jest dużo ciężej stworzyć zdrową relację, rozumiesz? Bo jej ciągle coś będzie nie pasowało. Widzisz, taka dziewczyna, no w pewnym sensie zagubiona, rozumiesz? Zagubiona. Dlatego szuka, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie pomocy. I później są jakieś, no mówię, sekty okultystyczne, jakieś tam. No inne te jakieś wahadełka, jakieś tam wróżby, przepowiednie, taroty, wiesz co, to wszystko jest właśnie opętanie, rozumiesz? Dziewczyna później idzie po najprostszej gdzieś tam w formie oporu, gdzieś tam praca, jakiś striptiz, prostytucja, bo nie ma hajsu, są długi, bo alkohol, bo dragi i tak dalej. Towarzystwo jest coraz takie głupsze. Rozumiesz? No zobacz, no dziewczyny, które duże mają przebiegi, zazwyczaj obracają się w takim środowisku prymitywnym, patologicznym, wiesz o co chodzi? No ona przesiaduje non-stop w klubach, w pubach, wiecie o co chodzi? Zazwyczaj lata za gośćmi, którzy też są jakby dość odklejeni, wiecie o co chodzi? I to po prostu jest taka, się tworzy, no mówię, taka grupka, takie społeczeństwo, takie zaburzone. Naprawdę, widzisz, ona ciągle też inwestuje w swoje ciało, wpompowywuje w swoje ciało jakieś syfy, tu usta napompuje, tu policzki, tu sobie, wiesz, brwi zrobi jakieś tam, powciskają coś tam, no nie, włosy doczepia, jakieś tam przeszczep, wiesz o co chodzi, zobacz. Do tego taka kobieta nie potrafi się odnaleźć wśród innych ludzi. Ona czuje w sobie te poczucie winy, to, że jest jakaś tak inna. Przez to widzisz, jak ona nawet z dziewczynami innymi rozmawia, to ona jest taka dziwna. Zazwyczaj no, będzie ona miała problem z komunikacją z innymi dziewczynami, rozumiesz? No bo widzisz, no wiele dziewczyn też się brzydzi takimi kobietami. Wiesz o co chodzi? No przykładowo dziewczyna. No, nie, normalna nie będzie się zadawała z dziewczyną, która przykładowo była prostytutką, czy gdzieś tam jakieś, czy ma przebieg duży, czy po prostu potrafi tako na imprezie się z kimś przespać. Wiecie o co chodzi? No to taka jest odraza, no nie? Że no ja idę, jestem normalna, w porządku, a ty ledwo weszłaś gdzieś tam na imprezę, już gdzieś tam z jakimś gościem, no coś tam, już się z nim całujesz i tak dalej. Wiecie o co chodzi? No dla wielu kobiet budzi to odrazę, no nie? No chyba, że kobieta jest też tak samo odklejona i tak dalej, no nie? Dlatego widzisz, często jak zagadujesz do dziewczyn, no to można bardzo łatwo ten przebieg też wyczuć po prostu po tym, jak ta dziewczyna się wypowiada, wiesz o co chodzi? Widzisz, tatuaże, niektóre se na twarzy robią, no nie?
Sztuczne biusty. Zobacz, to wszystko to są konsekwencje, rozumiesz? Jakieś krechy nosem wciąganie, jakieś dealowanie. Dużo dziewczyn dzisiaj takich, mówię, też dealuje, wiesz? Też to ma konsekwencje, bo ona, widzisz, no jest uzależniona i tak dalej, tu się z kimś prześpi, tu się z kimś prześpi i gdzieś tam wkręcają ją w te środowiska. Wiesz, o co chodzi? To wszystko, no mówię, łączy się jedno z drugim. Widzisz, taka dziewczyna jest, jakby to powiedzieć, zdolniejsza bardziej do zrobienia dużo więcej złych rzeczy. Wiesz, o co chodzi? Ona, jakby to powiedzieć, zatraca moralność. Wiesz, o co chodzi? Dla niej seks nic nie znaczy. Dla niej seks jest, jakby to powiedzieć, schodkiem na wyższy szczebel jej życia, jej kariery. Wiesz, o co chodzi? Ona emanuje taką, jakby to powiedzieć, toksycznością. No zobacz, no było w niej gdzieś tam z 10 penisów i tak dalej. No stary, to wyobraź sobie, że no, ci wszyscy faceci nagle przychodzą do niej. No to zobacz, jaka to jest grupka, no nie? Dlatego, no mówię, zazwyczaj, no kobieta zazwyczaj jest tak skonstruowana, że im większy przebieg, im więcej partnerów ma sobie, tym staje się taka napiętnowana, rozumiesz? Bo seks nie ma podłoża tylko fizycznego. Lecz też bym powiedział duchowego. Że ona po prostu, widzisz, psycha jej przez to siada. Bo zobacz, przespała się z gościem i on ją olał. Zobacz, do tego dochodzą choroby. Czy przespałbyś się z kobietą, która spała z 10 gośćmi? Przecież tam może być jakieś syfy. Stary. Może nawet HIV-a jakiegoś przerzucać, no nie? To, że ona na nią nie działa, to jeszcze nic nie znaczy. Ona może być nosicielem, wiesz o co chodzi? I ona może mieć sobie przykładowo jakiegoś HIV-a czy coś tam i na nią może nie działać. Są takie przypadki, no nie? Ale ty się z nią prześpisz i później co się dzieje? Dlaczego po prostu nagle zacząłem chudnąć? Rozumiesz? Czyli widzisz kolejne gdzieś tam kroki, jakby to powiedzieć, no tego jej działania, naprawdę. No zobacz, no słowo dziewictwo jest słowem też nazywanym czystością. Czystość, dziewczyna czysta. I często jest tak, że zobacz, dziewczyna jak spada na złą drogę, to zazwyczaj jest tak, że jej przebieg rośnie. Rozumiecie? Poznaje złych ludzi i tak dalej, jej przebieg rośnie. Naprawdę. Więc mówię, często nawet zagadując do dziewczyny, rozmawiając z nią, no proste, zazwyczaj dziewczyny z dużymi przebiegami też będą głupie, rozumiesz, będą idiotkami. Widzisz, to się wszystko gdzieś tam łączy, naprawdę. Zazwyczaj taka dziewczyna będzie uzależniona. I naprawdę, zazwyczaj dziewczyny, które poznawałem, z dużymi przebiegami, miały wszystkie wspólny mianownik, alkoholizm, jakieś toksyczność. To wszystko się łączyło. Niezaradność życiowa, problemy z komunikacją z innymi gdzieś tam dziewczynami, z ludźmi, problemy z komunikacją, rozumiesz? Z innymi ludźmi. Po prostu taka była toksyczna ta dziewczyna. Dlatego no mówię, ja mówię, że im przebieg, jak ktoś powie, że nie ma znaczenia, to ja po prostu, ja się z tym nigdy nie zgodzę, bo ja wiem, co widziałem, ja wiem, jakie dziewczyny poznawałem i tak dalej, i po prostu wszystko mi się wyklarowało. I naprawdę zobaczę, że najbardziej te ułożone dziewczyny i tak dalej, to będą dziewczyny z najniższymi przebiegami. No prawda, to są dziewczyny zaradne, które se radzą i tak dalej. Natomiast zobacz, dziewczyny, masz prosty przykład. Dziewczyna, która ma duży przebieg, już będzie miała w sobie taki alkoholizm, naprawdę. Po tym już można poznać. Jeśli dziewczyna lubi wypić, jest uzależniona od alkoholu, codziennie może piwko. Zazwyczaj dziewczyny są też takie, że nie lubią piwo, bo jest gorzkie, wiesz co chodzi. A jeśli dziewczyna normalnie pije, chleje piwsko i tak dalej, nie jakieś smakowe czy coś, wiesz co chodzi, no to już widzisz, że ona po prostu jest alkoholiczką. I zazwyczaj każdy weekend będzie spędzała w miejscu, gdzie się pije. A tam, gdzie się pije, tam bardzo łatwo, jakby to powiedzieć, z kimś się przespać, no nie? Wszyscy na fazie, wszyscy zbombieni. Alkohol u kobiet potęguje pożądanie seksualne, rozumiesz? Więc ona pije
i też ma większą chcicę. Jeśli idzie jeszcze na domówkę, gdzie wszystkich gdzieś tam zna, to mówię, wszyscy wystarczy się zamknąć do pokoju obok i już jakaś akcja, no nie? Moment. Nawet ktoś tam ją odprowadzi czy coś, pójdą do niego i już, rozumiesz? Więc zazwyczaj zobacz, że przebieg jest wprost proporcjonalny też do stanu alkoholowego dziewczyny. Naprawdę, zazwyczaj no, dziewczyny, które miały problem z alkoholem i tak dalej, to zazwyczaj dziewczyny z dużymi przebiegami. Więc widzisz, ja na przykład już po takiej krótkiej rozmowie z dziewczyną mogę zapytać, czy pije, czy lubi wypić i tak dalej, to już po prostu wiem, że ona tutaj ma duże przebiegi i może mi ściemniać i tak dalej, ale zazwyczaj dziewczyny, które no mają bardzo małe przebiegi jednego faceta, wiesz co chodzi, no to zazwyczaj będą miały umiar w piciu, rozumiesz? No widzisz, to się łączy. Naprawdę. Zobaczysz, że widzisz, gdzie się pije. No tam, gdzie się pije, tam gra głośno muzyka. Tam, gdzie się pije, to po prostu dzieją się. Wiesz o co chodzi? Bo widzisz, pod wpływem alkoholu też kobietom puszczają hamulce. Tak samo też kobiety, no widzą, że ktoś jej się podoba. Ona go lekko podpije. Jak regularnie pije, to już tak łatwo gdzieś tam. Nie sfazuje się i tak dalej. I po prostu ona też sobie go upoluje. Wiesz o co chodzi? Naprawdę. No widzisz, często też jakby to powiedzieć kropką nad i imprez jest to właśnie taki seks przelotny. Dobra, jest wszystko fajnie. No po co większość kobiet idzie na imprezę? No żeby się gdzieś tam z kimś przespać. Najszybszy, zobacz, najszybciej gdzie się kobieta prześpi? No zobacz, no pół idąc na imprezę. Nie ma faceta, ma chcicę, potrzebuje się z kimś przespać, dobra, idziemy do klubu. I tam sobie, widzisz, już po ubiorze można poznać, że ta dziewczyna już przyszła tutaj na coś więcej niż tylko po prostu potańczyć, no nie? Naprawdę, no widzisz, dziewczyna idzie na przykład w sukience. No widzisz, łatwiej jest wystukać dziewczynę, która jest w sukience, niż w dżinsach. No bo widzisz, idziesz gdzieś tam z nią, podwijasz do góry i zapinasz, no nie? 5 sekund. Nawet gdzieś tam w krzakach, nie musisz się bawić, jakieś rozpinanie, wiesz o co chodzi. Więc widzisz, to też można, widać, że dziewczyna gdzieś tam ułatwia ten dostęp, rozumiesz? Ułatwia dostęp, czyli już jest tak zdesperowana. Zazwyczaj dziewczyna, widzisz, porządna, to zaraz będzie miała jakąś tam na imprezie bieliznę, jakąś antygwałt i tak dalej, że pozapinana, bez zamka i po prostu, no, nie rozepniesz tego, bo nie wiesz, gdzie jest gdzieś tam zamek, no nie? Czy guziki, czy coś tam. I nawet jak ona się napije, no to po prostu nie będziesz w stanie się do jej dostać, no nie? Ona będzie nie, nie, nie i to ją gdzieś tam będzie wspierało. Poza tym koleżanka, widzisz, jeśli koleżanka też ma wysoki przebieg, no to gdzieś tam też nie będzie jej tak pilnowała, no nie? Bo wiadomo po co przyszły. Zresztą, no widzisz, swój do swego ciągnie. Jeśli dziewczyna, widzisz, no jest, ma duży przebieg, to będzie miała koleżankę z dużym przebiegiem, no proste. Będą musiały te wartości się w pewnym sensie zrównać, no nie razem będą musiały jeździć, wyrywać sobie gości. I to też się, widzisz, nakłada. Widzisz, kobiety z dużymi przebiegami zazwyczaj, no ciężko im jest się ogarnąć w życiu. Mają problemy, rozumiesz? Po prostu są takie nieogarnięte. Co chwilę zmieniają pracę, zmieniają miejsca. Po prostu są, jakby to powiedzieć, takim problemem społecznym, no nie? Najwięcej zadym i tak dalej, no to są zazwyczaj no, kobiety, które no, mają duże przebiegi, no nie? Takie Karyny, zadymiary, szukające dram i tak dalej. Dlatego no mówię. Nie spotkałem jeszcze dziewczyny z dużym przebiegiem, która byłaby normalna, tak ci powiem. Tak ci powiem, rozumiesz? Nie spotkałem. Dlatego ja biorę dziewczyny z jak najniższymi przebiegami i tak dalej, a tamtymi to już naprawdę, no nie ma sensu, wiesz, bo zobacz, nawet dziewczynę, zobacz. Nawet taka dziewczyna, prześpisz się z nią raz, dwa, trzy i tak dalej, to później ona może się od ciebie nie odczepić. Będzie się co jakiś czas do ciebie odzywała, co tam, wiesz o co chodzi? No bo szuka bolca. Może być tak, że będziesz się z nią spotykał, a z innymi gośćmi będzie flirtowała i tak dalej, bo szuka bolca, rozumiesz? Szuka wrażeń, szuka emocji, widzisz? Ona jest tak rozregulowana, że ona nie potrafi, jakby to powiedzieć, no skupić się na jednym facecie, bo właśnie widzisz o co chodzi. Te wszystkie dragi, alko i tak dalej, tam wszystko to jej się odkleja w tej głowie.
I później widzisz, ona nie potrafi być w stałej relacji, bo dla niej jest rutyna. Ona jakoś nie potrafi tego zaakceptować. To nie, ona musi iść na imprezę, tam się coś dzieje. Tam są nowi faceci i tak dalej, i tak dalej. Na weekend na imprezę, a cały tydzień gdzieś tam na jakichś tam portalach społeczniakowych, portalach randkowych i szukania atencji i tak dalej, i tak dalej. Więc widzisz, kobiecie z dużym przebiegiem też będzie ciągle mało. Rozumiesz? Ciągle mało. Ona będzie facetów traktowała też przedmiotowo. Będzie traktowała facetów przedmiotowo, czyli dobra, ja ci daję seks, ty mi płacisz. Proste, nie zapłacisz, to się rozstajemy, nie ma. Masz mnie zabrać na wycieczkę, tam będzie seks, a jak mnie nie zabierzesz, to będę marudziła, będę sobie szukała kogoś innego. Naprawdę, więc mówię. Nie spotkałem normalnej kobiety z dużym przebiegiem i to uważam wystarczy, by olewać takie dziewczyny, bo są po prostu niezdolne do czegokolwiek i po prostu mogą ci, jakby to powiedzieć, no, narobić jeszcze problemu, wiesz? No bo taka dziewczyna, mówię, no jest prymitywna, w pewnym sensie wchodzi w jakieś okultyzmy i tak dalej. Może być tak, że ciągle będziesz o niej myślał. Widzisz, bo ona rzuciła na ciebie jakiś urok i tak dalej i ciągle o niej myślisz. Samo to, że się odzywa do ciebie co jakiś czas, to jest tylko, mówię, potwierdzeniem tego, że coś z nią jest nie tak. Dlatego, no mówię, wybór należy tak naprawdę do ciebie. Jeśli chcesz się babrać w bagnie, to spoko, twój wybór. Ale ja nie chcę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.